Dzień dobry. Kolejny temat dotyczący fiskalizacji to czy fiskalizować rozmieniarki, jak fiskalizować rozmieniarki i gdzie umieścić kasę, jeżeli rozmieniarka jest fiskalizowana. Pierwszy aspekt. Jeżeli wasza rozmieniarka tylko i wyłącznie rozmienia pieniądze, nie fiskalizujemy, ponieważ nie ma żadnej transakcji, nie ma sprzedaży, więc rozmiana pieniędzy nie jest fiskalizowana. Ten temat zamykamy. Druga opcja. Jeżeli wasza rozmieniarka sprzedaje żetony lub rozmienia i sprzedaje żetony. Jeżeli sprzedajemy żetony, no to sprzedaż żetonu musi być sfiskalizowana i tutaj wydaje mi się, że nie ma żadnej dyskusji. W takim przypadku w rozmieniarce powinna być umieszczona kasa fiskalna i teraz w zależności od tego, jaką rozmieniarkę macie, co ona potrafi, no to trzeba ją w odpowiedni sposób podłączyć do kasy. Są bardziej rozbudowane rozmieniarki, które oprócz rozmieniania lub sprzedawania żetonów mają opcję doładowywania stanowisk mycia, czyli zapłaty w rozmieniarce za mycie na stanowisku. I w tym momencie taka opcja też powinna być sfiskalizowana i rozmieniarki produkcji BKF z tą opcją obsługują fiskalizację tego rodzaju transakcji. Są również rozmieniarki, które mają dyspensery kart lojalnościowych, czyli prowadzimy sprzedaż kart lojalnościowych i doładowywanie kart lojalnościowych. I te dwie rzeczy również powinny być sfiskalizowane. Więc jeżeli chcecie przez waszą rozmieniarkę prowadzić sprzedaż kart lojalnościowych, doładowań i żetonów, to powinniście ją sfiskalizować, a kasa fiskalna powinna być umieszczona w taki sposób, żeby wyświetlacz z paragonem był możliwy do zobaczenia po dokonaniu transakcji, czyli gdzieś w okolicach, a najlepiej na rozmieniarce. Istnieje również opcja wyłączenia tych opcji sprzedaży, jeżeli na przykład nie chcecie ponosić kosztów fiskalizacji rozmieniarki, więc wtedy wyłączamy doładowywanie, prowadzimy tylko i wyłącznie rozmianę i nie musimy umieszczać kasy fiskalnej. Kolejną nowością w zakresie odkurzaczy i urządzeń peryferyjnych jest nowa wersja kasy Novitusa SDF 3 Lite. Jest to kasa, która ma troszeczkę inną konfigurację i to jest kasa przeznaczona do urządzeń peryferyjnych. Różni się dwoma rzeczami. Ma mniejszą pamięć, więc jest generalnie przeznaczona w miejsca, gdzie jest mniejszy obrót. Dlatego te urządzenia peryferyjne nie można jej montować na stanowiskach, ponieważ może to grozić wyłączeniem się tej kasy w niespodziewanym momencie, ponieważ szybciej skończy jej się pamięć. Tutaj producent zna szczegóły, na czym polegają różnice. No i ta kasa ma niższy abonament. Nie ma abonamentu 40 zł, tylko ma abonament 10 zł, co jednak biorąc pod uwagę, że w urządzeniach peryferyjnych mamy mniejsze obroty, przyniesie nam jakąś drobną ulgę finansową. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam sytuację, jeżeli chodzi o rozmieniarki. Jeżeli macie pytania, zachęcam, żebyście zadawali je w komentarzach poniżej i w kolejnych filmach będziemy odpowiadać na wasze pytania. Dzięki i do zobaczenia.